Siemano, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Rapa w dzisiejszym odcinku. Bonus RPK został zatrzymany. BRO, nie zamierzam porzucić rapu. Singiel to dla mnie po prostu kolejny krok. Z buku o zabójstwie 21-latka w Koninie. Nie dajcie tym kurwom czuć się bezkarnie. Słoń zdradza daty premiery nadchodzącego albumu oraz White z ogromnym wyróżnieniem. A jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama. Za każdy follow odwdzięczam się lajkiem pod zdjęciem, a zanim zaczniemy... Interesujecie się buchmacherką i darmową kasą na start? Wejdźcie na stronę legalnebonusy.pl i zgarnijcie kilka legalnych, darmowych złotówek na start. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Partnerka Bonusa RPK za pośrednictwem Facebooka rapera przekazuje smutną informację. 18 listopada 2019 roku Bonus został zatrzymany w drodze ze studia do domu, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Sytuacja miała miejsce podczas rutynowej kontroli drogowej. Raper został wylegitymowany, a jego zatrzymanie było uzasadnieniem nakazem do prowadzenia. Pomimo wyznaczonej daty kolejnego posiedzenia o odroczenie kary, które miało odbyć się 29 listopada, nic nie da się zrobić. Hej, miałam nadzieję, że ten dzień nigdy nie nadejdzie i nie będę musiała tego pisać, ale niestety. 18 listopada Oliwier został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Pomimo, że 29 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie o odroczenie kary, nic nie dało się zrobić. Partnerka Bonusa zapewnia jednak, że mimo wszystko ich walka trwa nadal i nie mają zamiaru się poddawać. Ostatnia premiera najnowszego singla BRO wywołała małe zamieszanie. Utwór Nie będziemy przyjaciółmi absolutnie odbiega od dotychczasowej twórczości BRO, a sam raper w opisie pod klipem pisał o swoim nowym muzycznym obliczu. Teraz jednak artysta dementuje pogłoski, jakoby na dobre kończył z rapem. BRO całą sprawę wyjaśnił w rozmowie z CGM. Artysta potwierdza tam, że najnowszy projekt będzie odbiegać od dotychczasowych i więcej będzie tam śpiewu, aniżeli rapu. Nie oznacza to jednak, że BRO na dobre porzuca rap. Na płycie, nad którą teraz pracuje, na pewno będzie znacznie więcej śpiewanych wokali. Nie oznacza to jednak, że nie będę na nim nawijał, a także, że nie pojawią się na nim rapowi goście. Singiel faktycznie zwiastuje przemianę, ale to dla mnie po prostu kolejny krok. Zdecydowanie bliżej do ewolucji niż rewolucji. Raper w rozmowie wspomina również o tym, że otrzymał kilka propozycji gościnnych występów w starym rapowym stylu. W ostatnim czasie otrzymałem kilka rapowych zaproszeń do numerów, więc potraktujcie to jako kolejne potwierdzenie, że nie zamierzam w pełni porzucać tego gatunku. Niemniej jednak mój nowy album będzie szedł w kierunku tego, co słyszycie w najnowszym singlu. Z buku wystosował mocne słowa w sprawie ostatniej tragedii w Koninie. W miniony czwartek około 10 w Koninie funkcjonariusze policji chcieli wylegitymować 3 osoby: 2 15-latków i jednego 21-latka. Najstarszy z nich, zamiast poddać się kontroli, zaczął uciekać. Zdaniem policji konieczne było użycie broni, gdyż Adam C. miał wyciągnąć nożyczki, którymi chciał zaatakować policjanta. Mimo reanimowania chłopaka nie udało się uratować. Policja podała też, że przy 21-latku znaleziono woreczek z białym proszkiem. Głos w tej sprawie na swoim Instagramie wystosował z buku. Napisał on obszerny post o tym zdarzeniu. Ja tylko przypomnę, że w czwartek w Koninie policjant zabił 21-latka, bo ten przed nim uciekał, mając prawdopodobnie jakąś samarkę na własny użytek z zakazaną substancją, co jest normalnym odruchem każdego człowieka widzącego policję w takiej sytuacji. Po Igorze z Wrocławia i wyrokach, jaki dostali tamcy mordercy, nawet się nie łudzę, że w tym przypadku będzie inaczej. Nie znam szczegółów tej sprawy i pewnie nigdy nie poznam, bo ją zatuszują, ale nigdy nie uwierzę, że ten policjant, nawet jeśli poczuł się zagrożony, to nie mógł użyć środków przymusu bezpośredniego, żeby go obezwładnić, a w najgorszym wypadku strzelić w nogi. Jeżeli tamten chłopak chciał go rzeczywiście czymś zaatakować, nie nawołuję tutaj do samosądów na policję, ale nie możemy jako społeczeństwo pozwalać na bezkarność osób strzelających do naszych rówieśników czy dzieci tylko dlatego, że uciekali z gramem narkotyków. W swoim życiu co najmniej kilkukrotnie uciekałem przed policją, bo paliłem sobie jointa, a obawiając się tego, że mnie wsadzą do więzienia, wolałem podjąć próbę ucieczki, widząc stróży prawa krzyczących stój policja. Mam nadzieję, że dosięgniecie mordercy jakakolwiek ręka sprawiedliwości. Po ogromnym sukcesie ostatniej płyty nadszedł czas na kolejne wydawnictwo od poznańskiego rapera. By odświeżyć informacje odnośnie tego albumu, warto zaznaczyć, że krążek zajął pierwsze miejsce w notowaniu Oliz oraz uzyskał status złotej płyty. Jest to pierwszy album rapera, który odniósł tak duży sukces. Za pomocą swojego fanpage'a na Facebooku Słoń ujawnił datę kolejnego wydawnictwa. Jedno jest pewne, krążek będzie epką, a jego premiera przypadnie święto zakochanych, czyli 14 lutego. Z pewnością dla fanów rapera to święto nabierze zdecydowanie innego znaczenia. Warto przypomnieć, że to nie jedyne zapowiedziane wydawnictwo. Jakiś czas temu raper poinformował, że wkrótce ukaże się album w duecie z innym raperem. Jednak na chwilę obecną ta premiera jest owiana tajemnicą i nie pozostaje nam nic innego, tylko czekać na konkretniejsze informacje.
Niedawno na kanale SBM Label pojawił się tajemniczy film pod tytułem Platynowy Książę. Jak większość może się domyślać, chodzi oczywiście o Krążek Quieta, Młody Książę. W filmie usłyszymy podziękowania ze strony rapera oraz wypowiedź na jego temat, m.in. ze strony Białasa. White to jest osoba taka bardzo pozytywna i zarazem zdeterminowana i zdecydowana. Ma w sobie jednak takie małe, wrażliwe serduszko małego dzieciaka, które pozwala mu pisać tak fantastyczne i głębokie teksty. A przypominam, że platynową płytę otrzymuje się za sprzedaż 30 tysięcy egzemplarzy. Wielkie gratulacje dla White'a. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to zostaw łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam was jeszcze na mój Instagram. Słyszymy się już niedługo. Siemano!